Cześć, mam na imię Daria i w dzisiejszym filmie chciałabym Wam opowiedzieć o dywersyfikacji kanałów sprzedaży i zaproponować Erli jako platformę, dzięki której możemy wdrożyć tę strategię do własnego biznesu. Wiem, że coraz więcej z Was szuka alternatywy dla Allegro ze względu na wysokie prowizje i wszelkie inne opłaty, które są związane ze sprzedażą na tym kanale. Część z Was też chcę rozszerzyć swoją działalność o nowe platformy, nowe marketplace'y, by dotrzeć do jak największej ilości potencjalnych klientów. Myślę, że dywersyfikacja to bardzo ważna strategia w rozwoju każdego biznesu e-commerce i jest to klucz do sukcesu. Tak naprawdę ograniczenie się do jednego marketplace'u w dzisiejszych niestabilnych czasach jest dosyć ryzykowne. No bo jeżeli jedna platforma w danym okresie okazuje się nie być rentowna, bądź też pojawią się jakieś komplikacje bądź trudności, na przykład zablokują nam konto na Allegro ze względu na łamanie regulaminu, czy też dana platforma po prostu zamknie swoją działalność na rynku, tak jak było to w przypadku Shopee, no to pozostałe kanały mogą nam pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu sprzedaży i zachowania płynności finansowej. Oferowanie swoich produktów na większej ilości marketplace'ów wiąże się też z innymi korzyściami, między innymi z zasięgami. No, każda platforma e-commerce tak naprawdę ma swoją bazę użytkowników, którzy generują spory ruch na danej stronie i oferowanie swoich produktów na kilku z marketplace'u pozwala na dotarcie do bardzo szerokiej grupy klientów. Dodatkowo dzięki temu możemy zbudować rozpoznawalność i zwiększyć świadomość swojej marki. Jakie zatem mamy możliwości, jeżeli chodzi o polski rynek? No poza Allegro, który oczywiście jest liderem, mamy też kilka innych marketplace'ów, nad którymi warto się zastanowić. W pierwszej kolejności mamy Ceneo, które w większości pewnie kojarzy się z porównywarką cenową. Natomiast jest to też platforma marketplace, na której możemy wystawiać swoje produkty bez posiadania sklepu internetowego. Jest też OLX, które myślę, że wszyscy znamy i w większości kojarzy nam się ze sprzedażą używanych rzeczy przez osoby prywatne, natomiast też coraz więcej firm się tam pojawia, zakłada swoje konta firmowe i oferuje swoje produkty. Mamy też Morele, które głównie kojarzone jest ze sprzedażą elektroniki użytkowej i komputerów, natomiast tam też pojawia się dużo kategorii, w których można wystawiać swoje produkty. No mamy wszystko.pl, które tak naprawdę dalej jest w fazie testów. Jest też Amazon Polski i eBay. To i mamy Erli, o którym dzisiaj chciałabym opowiedzieć troszeczkę więcej. Część z Was zapewne zna ten marketplace, być może już prowadzi sprzedaż w tym miejscu. Natomiast część z Was pewnie zastanawia się, czy warto zacząć tam swoją przygodę. Dlatego dzisiaj chciałabym przybliżyć Wam tę platformę i opowiedzieć o tym, dlaczego warto założyć tam konto. Zanim przejdę do konkretów, chciałabym jeszcze przedstawić kilka liczb, które z punktu widzenia sprzedaży są dosyć istotne, a mówią nam o zasięgach platformy. I tak Erli chwali się na swojej stronie bazą ponad 15 milionów produktów w sprzedaży, ponad 12 milionami odwiedzin miesięcznie oraz około 1,5 miliona zarejestrowanych kupujących. Analogicznie na Allegro to ponad 250 milionów produktów aktualnie w sprzedaży, 22 miliony odwiedzających miesięcznie oraz ponad 18 milionów zarejestrowanych użytkowników. W porównaniu do lidera e-commerce Erli może wypadać blado, jednak w dalszym ciągu myślę, że są to liczby, które pozwalają na dotarcie do sporej grupy potencjalnych klientów, a tym samym pozwolą nam na zwiększenie sprzedaży. Jeżeli chodzi o konkrety, to zacznę od promocji Erli przewidzianej dla nowych użytkowników. I ta promocja tak naprawdę trwa już od kilku miesięcy. Z tego co wiem, miała się zakończyć pod koniec kwietnia, ale została przedłużona do końca maja.
Także warto jeszcze w tym miesiącu założyć konto, żeby z niej skorzystać. I dla kogo skierowana jest ta promocja? No, dla nowych użytkowników lub też dla osób, które założyły już wcześniej konto na Erli, ale do tej pory nie prowadziły aktywnej sprzedaży. To znaczy w ciągu 90 dni nie prowadziły aktywnej sprzedaży. I co nam daje ta promocja? No, daje nam przede wszystkim obniżoną prowizję o 50% przez następne 6 miesięcy. Dodatkowo dostajemy 3000 na start na kampanię Early Campaigns i dostajemy możliwość dostawy do paczkomatu już od 2,99. Tutaj o tym opowiem jeszcze w dalszej części filmu. I zapytacie tak naprawdę, gdzie jest haczyk? No, haczyk jest w tym, że aby skorzystać z promocji, należy wykupić pakiet Early Shop, czyli abonament w cenie 39,99 zł. Dodatkowo należy uruchomić kampanię na wszystkie produkty za minimum 100 zł. I obniżona prowizja obowiązuje do wysokości 20 tysięcy miesięcznego obrotu. Czyli jak przekroczymy tę wartość, no to wtedy zapłacimy tą standardową prowizję. Zapewne zastanawiacie się, jak w praktyce wygląda obniżka prowizji o 50%. I zaraz Wam to przedstawię. Natomiast też warto zaznaczyć, że prowizja od sprzedaży na Erli jest tak samo jak na Allegro, zależna od kategorii. Cały cennik prowizji znajdziecie w linku w opisie filmu. Natomiast ja porównałam dla Was wysokość prowizji w kilku najbardziej popularnych kategoriach. I moim zdaniem wygląda to całkiem zachęcająco. Jak widać, nawet prowizje standardowe, czyli te przed obniżką, są nieco niższe niż na Allegro. Dodatkowo warto też zaznaczyć, że na Erli nie ma na ten moment dodatkowych opłat za oferty promowane, tak jak w przypadku Allegro, na przykład za sprzedaż oferty wyróżnionej. Dlatego jest to jedyna prowizja od sprzedaży, jaką pobiera ta platforma. Chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do samego założenia konta i abonamentów, które mamy dostępne w tej chwili na Erli. I tak, jeżeli z jakiegoś powodu nie chcecie korzystać z promocji, bądź też założycie konto po zakończeniu tej promocji, to warto wiedzieć, że mamy do wyboru w tym momencie dwa typy abonamentów. Pierwszy jest to pakiet podstawowy Basic, który jest całkowicie darmowy. Drugi abonament to jest Early Shop za 39,90. I tak naprawdę, jakie są różnice między tymi abonamentami? No, na ten moment, poza profitami, które otrzymujemy podczas trwania tej promocji, te dwa konta różnią się też tym, że w przypadku tej podstawowej wersji nie mamy możliwości na promowanie swoich ofert, co myślę, że w znaczący sposób wpływa na wielkość sprzedaży. Dodatkowo nie mamy dostępu do rozszerzonych statystyk. Na naszych ofertach brak też logotypu sklepu i nie mamy możliwości tak naprawdę stworzenia swojej witryny sklepu, a myślę, że jest to bardzo fajne miejsce do zaprezentowania swojej oferty w ciekawy i kreatywny sposób, o czym opowiem nieco więcej w późniejszej części filmu. Jeżeli mówimy o sprzedaży na Erli, to ważną kwestią jest również Erli Pro, czyli odpowiednik Smarta na Allegro. Jest to usługa darmowych dostaw dla zarejestrowanych użytkowników. Co ciekawe, na Erli kupujący nie muszą opłacać żadnego abonamentu, żeby mieć tą darmową dostawę. Wystarczy, że założą konto, są zarejestrowanymi użytkownikami i złożą zamówienie u jednego sprzedawcy za minimum 49 zł. Natomiast jak to wygląda z perspektywy sprzedającego? Po zarejestrowaniu konta i wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących sprzedającego, warunków
gwarancji oraz reklamacji. Należy również dodać cennik dostaw. Już pokazuję, jak to zrobić. W ustawieniach sklepu musimy wybrać zakładkę dostawy. Tutaj sobie dodajemy nowy cennik, wpisujemy nazwę tego cennika, na przykład cennik domyślny. I aby nasze oferty miały to oznaczenie Early Pro, czyli miały tą darmową dostawę, musimy wybrać przynajmniej jedną opcję dostawy Early Impost, czyli tutaj na przykład sobie zaznaczamy Early Impost paczkomaty. Tutaj mamy domyślną cenę 9,90, maksymalna liczba sztuk w paczce, sobie zaznaczymy 1, wszędzie w kabarycie B i C. Możemy sobie też zaznaczyć inne formy dostawy, tutaj możemy sobie wybrać dowolnego kuriera i musimy zaznaczyć włącz program darmowych dostaw Early Pro. Akceptujemy regulamin i zapisujemy cennik. I tak naprawdę po chwili nasze oferty będą miały już to oznaczenie i klienci będą mogli kupić nasze produkty z darmową dostawą od 49 zł. I jakie są koszty udziału w tym programie Early Pro? Całą listę opłat znajdziecie również w linku pod tym filmem. Natomiast tutaj Wam pokażę przykład, jak to wygląda w przypadku paczek Early Impost, paczkomat, Impost Courier, Orlen paczka i Early DHL punkty odbioru. Te opłaty są tak samo jak na Allegro, zależne od wartości zamówienia, od przewoźnika i od gabarytu samej paczki. I dla przykładu, jeżeli chodzi o paczkę Impost gabaryt A, czyli ta najmniejsza paczka, no to tutaj my płacimy tą opłatę 2,43 za taką przesyłkę netto, natomiast Early dopłaca nam 5,69 do tej paczki. I te koszty przesyłki doliczone są do naszej faktury Early, także tutaj rozliczamy się bezpośrednio z Early, a nie z przewoźnikiem za wszystkie przesyłki. Ok, powiedziałam już o promocji na start, o abonamentach, prowizjach i opłatach związanych z Early Pro. Warto również omówić sam wygląd platformy i jej funkcjonalność. Early pod wieloma względami przypomina nam dobrze znane już Allegro. Widzimy podobny układ strony. Same oferty również przypominają te z Allegro i składają się z miniatury. Tutaj produkt powinien być na białym tle, tak samo jak na Allegro. Po prawej stronie mamy tytuł oferty. Tutaj może być ona trochę dłuższa niż na Allegro, bo sam tytuł może zawierać 75 znaków. Także mamy trochę większe pole do popisu. Mamy również ocenę produktu, ilość osób, które kupiło produkt z danej oferty. Jest oczywiście cena produktu, ale jest też coś takiego jak cena referencyjna. Co to jest cena referencyjna? No jest to cena oferowanego produktu określane na podstawie danych uzyskanych od sprzedającego lub od większej ilości sprzedających. Wtedy wyciągana jest tak naprawdę średnia. Tutaj wystawiając ofertę, podajemy tą cenę, po której chcemy sprzedać dany produkt i tą cenę referencyjną, czyli tak naprawdę cenę rynkową produktu. Jeżeli nasza cena produktu będzie niższa niż ta cena referencyjna, no to wtedy mamy widoczny na ofercie taki znacznik w postaci promocji i określonego procenta promocji. Tak, tutaj mamy minus 26%. Oferty na Early są też ofertami wielowariantowymi, czyli tutaj sobie możemy łączyć, tak jak w przypadku Allegro, różne produkty w warianty. Mamy tak samo sekcję parametrów i sekcję opisu.
W opisie możemy stosować nagłówki H1 i H2, również jak na Allegro. Możemy też stosować te sekcje typu zdjęcie, tekst, tekst, zdjęcie, tak na odwrót, bądź też samo zdjęcie. W związku z tym, że wygląd aukcji jest praktycznie taki sam jak na Allegro, łatwo przenieść całą ofertę z Allegro na Erli. Można to zrobić za pomocą Bezinkera. Ważne jest jednak, aby odpowiednio zmapować parametry i przypisać odpowiednie kategorie. Jeżeli macie bardzo szeroką ofertę, w której znajdują się produkty z różnych kategorii i posiadają różne parametry obowiązkowe, no to sam proces może być dosyć czasochłonny, natomiast warto to zrobić. Do przeniesienia ofert można też skorzystać z narzędzia, które się nazywa Sell Rocket. Ja na razie testuję to narzędzie i wydaje mi się że na ten moment, że tutaj jest ono warte polecenia i sprawnie przerzuca te oferty. Jeżeli Was interesuje ten temat, dajcie znać w komentarzu. Mogę tak naprawdę nagrać dodatkowy filmik, w którym opowiem coś więcej o tym narzędziu i pokażę, jak sprawnie przenieść oferty z Allegro na Erli. Jeżeli mówimy o ofertach, to ciekawą zakładką, która jest widoczna na ofercie, jest również sklep sprzedającego. W tej sekcji można w ciekawy i kreatywny sposób przedstawić swój asortyment. Mamy do wyboru kilka gotowych szablonów, dzięki którym w łatwy sposób stworzymy swoją witrynę sklepu. Możemy też stworzyć ją od podstaw. Do wyboru mamy różne sekcje. Warunkiem jest wykupienie abonamentu za 39,90. Ta sekcja znajduje się tutaj. Możemy sobie kliknąć przejść do sklepu sprzedającego. No ten sprzedający akurat nie ma tutaj fajnie wykorzystanej tej przestrzeni. Być może nie ma wykupionego w ogóle tego wyższego abonamentu. Natomiast zaraz pokażę Wam dwa przykłady wykorzystania tej przestrzeni, stworzenia witryny sklepów w bardzo fajny sposób, który przyciąga uwagę. I przyznam szczerze, że bardzo niewielu sprzedawców ma dopracowaną tą witrynę sklepu i stworzoną ją w taki przemyślany sposób. Także jest to też szansa dla Was, żeby wyróżnić się wśród konkurencji, jeżeli poświęcicie trochę więcej czasu na grafiki i na fajny zakup, spodarowanie tej przestrzeni. I tutaj mamy przykład tego, jak może wyglądać taka witryna sklepu. Jest to konto, które zajmuje się sprzedażą mebli, głównie są to kanapy, sofy, jakieś narożniki. I tak naprawdę sprzedający wykorzystał tu bardzo prosty szablon, podzielił sobie tą strefę na kilka sekcji. Mamy sekcję nowości, bestsellery, narożniki do salonu. Tutaj schemat jest tak naprawdę cały czas taki sam. Po lewej stronie mamy jakieś główne zdjęcie kategorii, a po prawej stronie mamy listę produktów, które chcemy wyświetlać w tej kategorii. Możemy sobie tutaj je przewijać. Także tak jak wspomniałam, no sam szablon jest dosyć prosty, ale jeżeli nie macie pomysłu na to, jak to ulepszyć, udoskonalić, no to myślę, że taki szablon jest w zupełności wystarczający do tego, żeby wyróżnić się i tak na tle konkurencji. Drugi szablon sklepu jest już dużo bardziej rozbudowany. Widać takie profesjonalne i kreatywne podejście do tematu. Mamy u góry dwa banery, które co chwilę się zmieniają. Mamy motto sklepu i tutaj dodatkowe informacje. Jest też sekcja poświęcona bestsellerom sklepu. Później mamy widoczne wszystkie kategorie ofert, które posiada sprzedający. I poniżej te kategorie też rozdzielone z widocznymi konkretnymi ofertami, które możemy sobie tutaj przewijać. Także moim zdaniem wygląda to bardzo profesjonalnie.
i śmiało można się tym szablonem inspirować i tworzyć podobne w swoim sklepie. Witrynę sklepu możemy sobie stworzyć za pomocą zakładki Kreator sklepu. Po kliknięciu w zakładkę wyświetla nam się strona sklepu, gdzie możemy sobie stworzyć właśnie nową stronę. I możemy ją stworzyć samodzielnie od podstaw za pomocą różnych dostępnych zakładek. Możemy też skorzystać już z udostępnionych gotowych szablonów. Te szablony są podzielone na kategorie. Mamy dla przykładu dziecko, narzędzia ogrodowe, łazienka i tak dalej. Także możemy sobie ten konkretny szablon dopasować do naszego asortymentu, który sprzedajemy, ale możemy też dowolnie ten szablony modyfikować, także no niekoniecznie sprzedając artykuły dla dzieci, musimy korzystać konkretnie z tego szablonu. Możemy sobie wybrać inny i zmienić sobie tak naprawdę do swoich potrzeb. Ale wejdziemy sobie w pierwszy szablon, żeby zobaczyć, jak on wygląda. Szablon składa się z różnych sekcji. Tutaj mamy na przykład pierwszą sekcję ze zdjęciem, może to być baner sklepu z jakąś informacją, na przykład co nas wyróżnia, bądź też z ogólną informacją, jaki asortyment sprzedajemy. Później mamy sekcję, która składa się z kilku zdjęć w dowolnej konfiguracji. Tą konfigurację możemy zmieniać. Na zdjęciach mogą być napisy sugerujące i odwołujące się do konkretnej kategorii produktów, które sprzedajemy, bądź też mogą być tutaj zupełnie inne informacje dodatkowe, które chcemy udzielić kupującym. Mamy też taką sekcję, tak jak pokazywałam na wcześniejszych szablonach, z ofertami, które możemy sobie dowolnie zmieniać i one tutaj się będą przewijać po kliknięciu w prawo lub w lewo. Może być to na przykład sekcja z bestsellerami naszego sklepu. Tutaj jest następna sekcja z grafikami, które odwołują się do konkretnych kategorii produktów. Musimy sobie tutaj kliknąć i tak naprawdę zmienić każde zdjęcie, czyli wgrać nowe. Możemy sobie, coś mi się tutaj skacze, możemy sobie dodać opis alternatywny tego zdjęcia, wyrównać obrazek do prawa, do lewa, góra, dół i tak dalej. Także tu jest bardzo dużo możliwości. No tutaj te sekcje się powtarzają. Tutaj też jest taka sekcja. Po lewej stronie mamy jakiś jeden bądź kilka obrazków, a po prawej stronie możemy sobie dodać te oferty, które będą właśnie nam się tutaj przewijać. Tych możliwości i konfiguracji jest naprawdę wiele, także wszystko zależy tak naprawdę od Waszej kreatywności i pomysłu, jaki będziecie mieli na ten sklep. I na koniec chciałabym Wam pokazać kilka ofert, które są dosyć popularne na Erli. Być może sprzedajecie podobny asortyment i jeszcze zastanawiacie się, czy założyć konto na tej platformie. Być może zachęci Was to do tego, żeby spróbować własnych sił. Także tutaj pierwszy przykład, jest to szafa przesuwna. Z tego, co zauważyłam, kategoria meble jest bardzo popularna na Erli. Tutaj, jak widzimy, mamy 1894 osoby, które kupiły ten produkt. No, sama aukcja myślę, że wygląda przyzwoicie, chociaż nie ma aż tak dużo informacji. No, ale jak widać, jest dosyć spora przecena do ceny referencyjnej, także
Myślę, że to też ma bardzo duże znaczenie i wpływa na popularność tej oferty. Kolejny przykład z tej samej kategorii, czyli dom i ogród meble, to kanapa, którą kupiło 1497 osób. Również wszelkie artykuły związane z wyposażeniem wnętrz, tak jak te zasłony widoczne na tej aukcji, ale też pościele, obrusy, prześcieradła, no, sprzedają się bardzo dobrze na Erli i jeżeli macie w swojej ofercie podobny asortyment, to myślę, że warto pojawić się na tej platformie. Kolejna kategoria to wszelkiego rodzaju produkty spożywcze, tak jak te kapsułki, które kupiło 1064 osoby. Dobrze sprzedają się też karmy dla zwierząt i wszelkie artykuły związane ze zwierzętami właśnie. Myślę, że na dzisiaj to już koniec. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że tak naprawdę film nie wyczerpuje tematu Erli. Miał on Wam przybliżyć tę platformę i być może zachęcić kogoś z Was do założenia konta na tym marketplace. Jeżeli interesują Was konkretne zagadnienia związane ze sprzedażą na Erli, śmiało piszcie w komentarzu. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia czy uwagi do tego filmu, to też chętnie je przeczytam. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani rozpoczęciem sprzedaży i potrzebujecie wsparcia, to piszcie śmiało na mój adres mailowy. To jest daria.wojtowicz@vsprint.pl. Także wielkie dzięki za uwagę i myślę, że do zobaczenia.